Cink, ciąg, ciąg. Witam was, moi drodzy, w jakże rasistowskim stylu na kanale Recenzje Pana Szczupaka. Seria LEGO Monkey Kid zawitała również i do mnie i z tego co mi wiadomo, no to dużo osób ma chrapkę na ten polibag, ale jakoś tak nie widziałem u naszych rodowitych mieszkańców recenzujących klocki LEGO, żeby ktokolwiek już się do tego dorwał. Miałem szczęście, że mój kolega sobie pojechał do Warszawy, do LEGO Shopu, więc mam fajne rzeczy do recenzowania, między innymi ten polibag. Polibag, który najbardziej mi się spodobał z całej serii. Jest fajny, jest ładny, podoba mi się ten motorek, no i jakże miło, miłej zabawy nam życzę. Więc już bez przedłużenia, bez gadania jakoś to otwórzmy. A w środku mamy instrukcję oraz drobnicę z elementami. Tak więc mamy tutaj wszystko bardzo dobrze. Jak widzimy, nie jest tego aż tak sporo, ale temu wszystkiemu zajmiemy się już za momencik. Hej! Jestem już złożonym zestawem i muszę wam przyznać, że jest to cudowny polibag. Dostajemy w zapasie taką oto chińską bezę, więc myślę, że można ją wykorzystać jako zwieńczenie jakiegoś torciku lub po prostu do jakiejś mini restauracji mocka. A sam polibag jest po prostu cudowny. Ten zestawik to jest absolutne złoto pod każdym względem. No nie wiem, chociażby ze względu na to, że chyba w każdym obudzi takie wewnętrzne dziecko, które musi... No ten motorek jest przecudowny. Ten nowy moldzik motorka pierwszy raz wylądował w moich rękach. Ostatni raz motorek trzymałem wtedy, kiedy dostałem swój pierwszy zestawik LEGO, czyli taki naprawdę bardzo mały motorek policyjny, więc dawno temu. Ten nowy moldzik jest po prostu cudowny, wygląda bardzo ładnie, bardzo realistycznie. Można tutaj przyczepić właśnie ten fajny element, więc wszystko ładnie się tutaj trzyma. No i pod spodem możemy dać taki ładny detalik w postaci czegoś w rodzaju wydechu. No po prostu jest to bardzo ładna, żółta, łącząca się ładnie kolorystycznie wstawka z obu stron. No i jako dodatek mamy tutaj zamówienie, które zostało złożone w restauracji Pigsiego. Mamy tutaj ten cudowny element. On jest nadrukowany, ale to jest po prostu złoto. To wygląda tak świetnie. Te nadruki są po prostu cudowne. Mamy jeszcze jakieś większe zamówienie, być może jakaś większa porcja makaronu lub jakaś zupa. Lub po prostu jest to zwyczajny pojemnik, który jest tymczasem pusty. No i mamy te dwie nasze chińskie bezy podane na takiej właśnie bardzo ładnej płytce w żółtym kolorze, ale zauważmy, że nie jest to ten tradycyjny żółty, lecz taki nieco bardziej pastelowy. No i ten turkusik, o mój Boże, jest on cudowny. Cudowny turkus, dawno takiego nie widziałem w swoich rękach ani zbiorach, więc naprawdę wow. Panie i panowie, mamy go. Mamy jedną z najlepszych minifigurek 2020 roku. Te wszystkie jakieś niesamowite okropności są zapomniane. Co? Zapomniane ze względu na tą niesamowitą minifigurkę. Warto było na nią czekać, ponieważ wygląda niesamowicie. Ilość nadruków i szczegółów jest po prostu ogromna. To niesamowite logo Pigsiego z tyłu koszuli oraz na kieszonce jest po prostu cudowne. Detale w stylu plamy po jakimś sosie na koszuli również. Ale buty... Buty to jest coś cudownego. Z obu stron jakieś ładne detale,
ale same buty są świetnie zaprojektowane, no i dodają świetnego realizmu. A cały ten nowy moldzik włosków połączony z bandaną również bardzo mi się podoba. Ma on dwustronnie zadrukowaną główkę. Z jednej strony jest on przestraszony, a z drugiej strony zdenerwowany. Mimo wszystko wolałbym mieć jakąś trzecią możliwość takiego spokojnego Monkey Kida, pracującego sobie u Pigsiego, ale takiego spokojnego, bez jakiejś takiej awanturniczej postawy. Mimo wszystko wygląda on cudownie, no i możemy mu dać zapasowego pierożka do rączki. No po prostu wow. Tak więc swoje podsumowanie. Polybag ten kosztuje w LEGO Shop 25 zł. Czy warto? Jak najbardziej. Zestaw ten jest bardzo ładny. Podoba mi się wygląd tego motoru. Mamy tutaj świetne elementy, świetną figurkę i przede wszystkim jest to taki nieco cywilny zestaw. Nie potrzeba tutaj żadnego tego robobyka czy kogokolwiek innego, żeby ten zestaw dobrze wyglądał. A wygląda on świetnie. Tak więc jeżeli macie okazję za bardzo dostępną cenę, mniejszą niż na Allegro za 35 zł, to szczerze Wam polecam, ponieważ jest to świetna figurka, ma ona cudowne nadruki, no i też myślę, że sama konstrukcja jest fajnie przemyślana, jest zbita i nie potrzebuje żadnych dodatków. Tak więc to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie, pa pa.